specjalistą. Zajmuję się takim tematem, jak dla mnie dosyć niszowym, ponieważ konfekcja damska, ale w takim historycznym, no niszowym, no dla mnie to jest podstawowy oczywiście temat, ale chodzi tutaj o te historyczne odniesienia do tematu i właściwie to, co możemy dowiedzieć się właśnie w takim ujęciu historycznym o tej konfekcji damskiej, o tym, od kiedy zaczęła się ta produkcja przemysłowa, jak właśnie przygotowywano, jak noszono i co noszono. Więc na pewno w tej książce, do której Państwa dzisiaj tutaj zachęcamy i promujemy z wydawcą i z autorem książki, na pewno warto zajrzeć i rzeczywiście doczytamy się tam wielu ciekawych wątków, ale ponieważ mamy Pana Przemka tu dzisiaj, to po prostu oddaję mu głos. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za wstęp. Ja chciałam bardzo Pani serdecznie podziękować za zaproszenie mnie dzisiaj do Tomaszowa, do Biblioteki Miejskiej, że dzięki Pani mogę tutaj promować temat badania tekstyliów właśnie w kontekście damskiej konfekcji, bo ona jest rzeczywiście najbardziej interesująca, jeśli chodzi o historię ubioru. Również bardzo wiele razy mieliśmy okazję Pani Dyrektor współpracować ze sobą. Fakt, że ostatni raz wiele, wiele lat temu, no bo ja generalnie stałem się już, można powiedzieć, młodzianinem, ale nadal sercem jestem tomaszowianinem. Tak więc też pamiętam Panią Dyrektor, jak byłem małym dzieckiem, przychodziłem do biblioteki. Nie, absolutnie. Ja w ogóle nigdy nie miałem takiej okazji, ale myślę, że skoro Pani Dyrektor nawiązała do tej historii, no sprzed dobrych 20 lat, jak nie lepiej, to ja pamiętam, że zawsze uwielbiałam stać w kolejce w bibliotece, bo to były jeszcze czasy, że się w bibliotece stało w kolejce. No tak. Doskonale to pamiętam. Nie było internetu, nic nie było, dokładnie. I ja nigdy nie zapomnę, ja jako dziecko zdradzę Państwu taką śmieszną historię właśnie w biblioteki w Niemrowie, że jak stałam i tak mniej więcej dotąd ten pulpit mi sięgał z tymi karteczkami, gdzie to były karty. Ja zawsze uwielbiałam patrzeć, jak Panie przeglądają te karty, ja byłem zawsze w szoku, jak one potrafią szybko znaleźć w takiej ilości tych kartek. Do tej pory to pamiętam i cieszę się, że z okazji, że mogę wreszcie to powiedzieć, prawda? Że to bardzo mocno wspominam. Serdecznie Państwa witam. Za chwilę w naszej placówce rozpocznie się spotkanie z doktorem Przemysławem Farysiem. Brzmi to bardzo poważnie, z pewnością jest to już wybitny znawca swojego tematu, konfekcji damskiej, doktor Akademii Sztuk Pięknych, ale przede wszystkim jest on naszym tomaszowianinem. Przemek pochodzi z Tomaszowa. Pamiętam go od małego dziecka, kiedy przychodził do biblioteki na naszym osiedlu Niebrów. Niezwykle sympatyczny chłopak, bardzo, bardzo zdolny i ambitny. Jego zainteresowania są też takie ciekawe. Jest on znawcą tkanin, odzieży, ale i kolekcjonerem. Ma w swoich zbiorach bardzo cenne i drogie skrawki starych materiałów, ale i kolekcję ubrań. I właśnie dzisiaj też ma pokazać 3 bluzeczki, takie stare, zabytkowe. A ten temat jest taki inspirujący i ciekawy dla kobiet, ponieważ mówi o konfekcji damskiej, o odzieży z przełomu wieku XVIII i akurat w tej książce to będzie od 1800 do 1914 roku omawiana właśnie ta odzież, kiedy były te początki odzieży już takiej konfekcjonowanej, a więc nie tej ręcznie szytej, ale już właśnie w takich manufakturach produkowanej właśnie już tak systemowo. Ale też pierwsza książka, którą wydał, dotyczy właśnie tych dawniejszych ubiorów. Ubiór kobiecy i jego tajemnice. To też taka bogato ilustrowana książka, gdzie właśnie są omówione stroje noszone w XVIII stuleciu, aż do schyłku lat XX wieku. Więc warto zobaczyć te publikacje, sięgnąć po nie, ponieważ na pewno jest to taka niezwykle ciekawa strona właśnie tej historii, która dotyczy
ubioru, a tutaj w szczególności właśnie strojów damskich. Tutaj w tej publikacji autor nie tylko mówi o tej odzieży dawnej, ale również odnosi się do tego, jaka ta współczesna odzież powinna być i jakie spełniać warunki komfortu dla współczesnych użytkowników. No zobaczymy, co autor nam powie i pokaże, a właśnie jest on takim znawcą cenionym, ponieważ brał udział w kilku już wystawach na terenie Polski i rzeczywiście może się poszczycić sporym takim dorobkiem i zbiorem właśnie kolekcjonerskim tej odzieży, czy też jej fragmentów. Publikacji jeszcze nie mamy, ale autor przywiezie troszkę książek do zakupu. No i mam nadzieję, że niektórzy z Państwa będą mogli kupić. Oczywiście są one dostępne drogą internetową, też można sobie zamówić. Myślę, że nie są one też takie tanie jak na warunki. No jest to jednak praca taka naukowa, sensu stricte i bardzo niszowa w takich analizach i zbiorach właśnie historycznych. Dzisiejsze nasze spotkanie, za które Państwu bardzo dziękuję, że poświęcili Państwo swój czas, jest poświęcone nowej książce, którą miałam przyjemność pisać na przestrzeni ostatnich 3 lat, która ukazała się w grudniu minionego już roku nakładem wydawnictwa WFW, to jest warszawskie wydawnictwo. Oni wydają książki o różnej tematyce, między innymi książki naukowe, bo ta książka jest książką naukową. Cieszę się, myślę, że to nobilitacja dla tej publikacji, dzięki temu ona może lepiej zaistnieć na rynku. Jednym z promotorów, patronów medialnych i naukowych oczywiście publikacji jest czasopismo Mówią Wieki, to jest szanowane czasopismo popularno-naukowe i czasopismo naukowe Przegląd Włókienniczy, który też Przegląd Włókienniczy od ponad 100 lat jest na rynku, więc to jest dla mnie ogromna nobilitacja, że zechcieli być patronami tej książki. Jako, że jest to książka naukowa, może zacznę od tytułu, Konfekcja damska 1800-1014, produkcja Wzornictwo Handel, generalnie cały tytuł i podtytuł mówi wszystko o tej książce. Generalnie jako książka naukowa chciałbym, pozwolić Państwu na samym początku przedstawić pokrótce może recenzentów, którzy zechcieli podpisać się pod tą książką, sprawdzić ją oczywiście merytorycznie, nałożyć jakieś propozycje poprawek i też sygnować swoim nazwiskiem tą publikację. Na pierwszym miejscu tutaj, w tym miejscu chciałam też bardzo serdecznie podziękować pani recenzent, pani profesor inżynier Barbarze Lipsmanowicz. Pani profesor jest już emerytowanym profesorem Politechniki Łódzkiej, specjalistą z zakresu fizyki molekularnej, włókna, cokolwiek to znaczy, ale generalnie pani profesor Lipsmanowicz jest też bardzo mocno związana z nie jest cała taką starą, niedawną historią Tomaszowa, a mianowicie była wielokrotnie konsultantem naukowym z ramienia Politechniki Łódzkiej w Istonie. Wiele jej opracowań technologicznych było wdrażanych również w Istonie, już istniejącym, tak więc ona, pani profesor Lipsmanowicz, ma bardzo duże wspomnienia z Tomaszowem, a generalnie jest fizykiem włókna, już emerytowanym, ma współpromotorem edukacji doktorskiej i właśnie pani profesor Lipsmanowicz jakby oceniała tą warstwę technologiczną, ponieważ książka jest wydziedzinowa, mówi z jednej strony o historii, a z drugiej strony mówi bardzo dużo szczegółów na temat technologii wytwarzania dawnej odzieży, mówi również o modyfikacji włókien, które pozwoliły na to, że te tekstylia mogły być coraz szerzej produkowane. Drugim recenzentem był pan profesor Uniwersytetu Warszawskiego Michał Kopczyński. Pan profesor jest pracownikiem właśnie naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i jest również pracownikiem naukowym nowo powstającego, o którym Państwo pewnie już trochę słyszeliście, bo to dużo było w telewizji. Jest też pracownikiem naukowym nowo powstającego Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu ogólnie historii technologii. Tak więc tutaj od tej strony też pan profesor miał okazję tą pracę ocenić. I ostatnim recenzentem jest pani profesor Marta Sikorska-Kowalska, jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się historią ogólnie emancypacji kobiet. Tak więc tutaj też zaprosiłem panią profesor do współpracy i wyraziła swoją ogromną chęć. I konsultantami jeszcze w tej książce pan doktor Piotr Szaladowski, pracownikiem Muzeum Narodowego w Poznaniu, zajmuje się bardzo mocno rzemiosłem artystycznym, szczególnie historią mody, ale od XX wieku
aż do dnia dzisiejszego, bo ma również opracowanie naukowe na temat historii odzieży z XXI wieku. I drugim konsultantem pan doktor inżynier Waldemar Martowski, także z Politechniki Łódzkiej, także specjalista kwestii wykończalnictwa tekstylu, który właśnie oceniał część książki poświęconej wykończalnictwu. Może pozwólcie Państwo, że przejdziemy od razu do prezentacji, przygotowanej dla Państwa prezentacji pokazującą pokrótce temat, który przyświeca tej książce, czyli konfekcja damska. Co to jest w ogóle konfekcja damska? Nie wiem, czy zadziwię Państwa w tym momencie, ale generalnie słowo konfekcja rodzi się dopiero we Francji około 1840 roku. Wcześniej w żadnej encyklopedii nie znajdziemy tego słowa, wszędzie w takim znaczeniu, jak my dzisiaj je rozumiemy. Ponieważ rzeczywiście konfekcja rodzi się we Francji około 1840 roku i jest od razu przypisana do masowego wytwarzania tekstyliów, czyli przede wszystkim odzieży, ale również i produktów ogólnie tekstylnych, materiałów, jakichś wyrobów technicznych, tekstyliów, wszystko to, co było wykonane z włókien w sposób przemysłowy, seryjny dla ogromnej ilości odbiorców w krótkim czasie nazywano od około 1840 roku konfekcją. Rzeczywiście Francuzi jako pierwsi zaczęli wprowadzać konfekcję na rynek i nazwali po prostu konfekcję, czyli generalnie odzież, która była projektowana i wytwarzana już metodami przemysłowymi, czyli nieręcznymi. Oczywiście wcześniej, przed tym takim umownym 1840 rokiem, wcześniej też były już prace techniczne pozwalające na coraz bardziej seryjne wytwarzanie odzieży. I tutaj mielibyśmy się cofnąć do wieków wcześniejszych, tutaj szczególnie XVIII wiek w odzieży męskiej jest takim przykładem. Ponieważ tutaj mamy przykład męskiego szostokołu, czy takiego stroju dworskiego, który noszony był również w Polsce i w całej zachodniej Europie, jak również w Stanach Zjednoczonych Ameryki. I proszę zobaczyć, że te stroje z przodu, z tyłu na mankietach są dekorowane haftem. Nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o XVIII-wieczną modę. Ale te hafty były już konfekcjonowane. A mianowicie projektowano je w taki sposób, żeby można było je wytwarzać jak najszybciej w ogromnej ilości egzemplarzy. Mimo, że przecież potem były nadal wykonywane ręcznie. Bo nie było wtedy jeszcze maszyn pozwalających na maszynowe haftowanie. Prawda? Tutaj mamy kamizelki, które były zawsze zestawiane z tym okryciem wierzchnim, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale koszule męskie w XVIII wieku i na początku XIX wieku uważane były jako bielizna. Więc generalnie nie eksponowano koszul, żeby przód był elegancki, zakładano kamizelkę. I w tej po prawej stronie widzicie Państwo zdjęcie pokazujące, jak taką kamizelkę projektowano. A mianowicie to jest bryt satyny albo taft, w zależności od tego, na jakim materiale ten haft miał być wykonany na tej kamizelce. Proszę zobaczyć, że najpierw powstawał haft, prawda? Tutaj mamy poły, kieszenie, cały ten przód i dopiero na podstawie tego, co wyhaftowano, dopiero cały model tej kamizelki był krojony według właśnie ściśle określonego projektu. W drugiej połowie XVIII wieku było już tak wielkie zapotrzebowanie tego typu produkty, że trzeba było robić wszystko, żeby ta produkcja szła jak najbardziej masowo. Tak więc to są takie pierwsze przykłady przemysłowego podejścia do masowego wytwarzania tekstyliów jeszcze przed czasami wielkiej rewolucji przemysłowej. Tutaj mam dokładnie to samo. Kamizelka jest zaprojektowana w taki sposób, żeby można jak najszybciej wykroić i odszyć. Również we wzornictwie, bo książka też jest poświęcona wzornictwu tekstyliów, również we wzornictwie robiono już w XVIII wieku wiele innowacyjnych technologicznych kroków, które miały spowodować, że piękne, najczęściej tutaj mamy przykłady wzorzystych tkanin jedwabnych, miały się nie rozchodzić już, nie wiem, w 100 metrach bieżących, tylko w 100 tysiącach metrach bieżących. I obok takich najmodniejszych wzorów powstawała ogromna liczba wzorów bardzo pospolitych, które modne były w 1810 roku, w 1750 i w czasach rewolucji francuskiej również. Tutaj mamy przykład z Biblioteki Narodowej w Paryżu, bezcenny przykład katalogu, który był tworzony przez, proszę mi wybaczyć, nie pamiętam, któreś ministerstwo francuskie, mamy na górze sonda 1736 rok i ten katalog był tworzony dla Marii Leszczyńskiej, czyli naszej polskiej księżniczki, prawda, która była żoną Ludwika XV, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to proszę mi poprawić, nie jestem historykiem.
I tutaj mamy próbki tkanin, które były zamawiane dla królowej i ministerstwo za to płaciło. I co najciekawsze jest, szanowni państwo, że generalnie tylko tutaj na dole ten materiał jest typowy dla lat 30. wieku XVIII. Reszta wzorów jest absolutnie, jakbyśmy się to nazwali, pospolita. Tak naprawdę, gdyby tej daty nie było, to ja bym tylko rozpoznał, że na dole rzeczywiście są lata 30, bo to widać po technologii wykonania, po kompozycji wzoru. Ale tutaj to po prawej stronie tkaniny nawet dałoby się nabrać, że to są lata 80., 90. XVIII wieku. Są bardzo pospolite wzory, które występowały prawie non-stop. I to jest dowód na to, że przemysłowe wytwarzanie wzornictwa ma miejsce już w XVIII wieku. Tu mamy podobne przykłady różnych próbek, no i tkaniny, które też były wykonywane w sposób jak najbardziej seryjny. Projektowano oczywiście wzory w bardzo małej liczbie metrów na indywidualne zamówienie. To były wyjątkowe projekty już pierwszych takich działających pod własnym nazwiskiem desenistów, czyli projektantów wzorów, jak się dzisiaj nazwali. Ale te mamy przykłady tkanin na pewno bardzo ciekawych, prawda, i naprawdę ładnych, ale wykonywanych już w XVIII wieku w sposób absolutnie seryjny. Dlaczego konwencja narodziła się w XIX wieku? No tutaj macie państwo całe zestawienie, dlaczego tak było. Mamy też oczywiście to zestawienie w książce. Oczywiście na to, że konfekcja mogła być produkowana seryjnie, musiało na to wszystko zebrać się wielu różnych czynników. Z zakresu techniki, maszyna do szycia, to jest około roku 1758. Było wielu wynalazców, Singer odniósł największy komercyjny sukces. Oczywiście gaz elektryczny, która jak wiemy dominuje bardzo mocno najpierw gaz w drugiej połowie XIX wieku, potem podkreślił XIX wieku elektryczność. Produkcja przemysłowa materiałów odzieżowych i rozwój maszyn włókienniczych, to bezspornie. Nie można było produkować ogromnej ilości odzieży, jeśli przemysł nie był w stanie dostarczyć tego szybko tanio wytworzonych materiałów odzieżowych, tkanin i dzian. Rozwój transportu i łączności. Myślę, że z tej książki też państwo wyczytacie, jak szybko działała poczta. Lepiej niż dzisiaj, zdecydowanie. Bo wiele klientek składało zamówienia również w Polsce, bo to jest bardzo dużo akcentów polskich. Jest również akcent tomaszowski związany z konfekcją. I tam przejdziemy do tego tematu, ale oczywiście tutaj wspomnę na marginesie, że jak składano zamówienia na konfekcję, to one były realizowane w przeciągu 24 godzin, a w przeciągu 70 kilku godzin to trafiało z powrotem do klientki. Więc coś, co dzisiaj prawie zaraz jest nieosiągane. Na przełomie XIX wieku było na porządku dziennym. Nowe rodzaje włókien i materiałów, do tego przejdziemy dalej. Również rynek musiał się dostosować do pewnych rozwiązań. Rozwój handlu międzynarodowego. Druga połowa XIX wieku to pierwsze ustawy na temat handlu międzynarodowego, ochrony praw własności intelektualnej, znaków towarowych. To by nie mogło działać, gdyby przepisy prawa na to nie pozwalały. Rozwój handlu detalicznego, domy towarowe, sprzedaż wysyłkowa, rozwinę ten temat później. Rozwój przepisów i procedur uzyskiwania patentów i wprowadzenia wymazów celnych. Ewolucja technik zarządzania produkcją, handlem i reklamą, o tym też powiemy więcej. Ewolucja przepisów gospodarczych, na przykład dotyczących znaków towarowych. No i same społeczeństwo było głodne odzieży wytwarzanej seryjnie, wzrost liczby ludności. Im większa liczba ludności, tym oczywiście trzeba było zaspokoić ten rosnący popyt. Narodzenie rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego. Rzeczywiście konsumpcjonizm rodzi się, tak przynajmniej jeśli chodzi o użytkowanie tekstylu, właśnie rodzi się w połowie XIX wieku, kiedy po raz pierwszy narodziło się pokolenie, które kupowało po to, żeby mieć. I kupowało się coraz bardziej jednorazowo, naprawdę. I mam nadzieję, że pod koniec naszego spotkania uda mi się państwa przekonać, że nic prawie się nie zmieniło w dzisiejszych czasach. To, jak będziemy przechodzić przez ten cały XIX wiek i początek XX wieku, to myślę, że oczywiście tutaj wszystkiego państwu nie zdradzę, pozwolę jednak przeczytać tę książkę, prawda? Nie będę tutaj wszystkiego zdradzał, ale jak państwo przeczytacie i wysłuchacie tutaj dzisiaj naszego spotkania, to pewnie dojdziecie państwo do takiego wniosku, że wszystko już było. Nie wymyśliliśmy nic nowego. Naprawdę. I ostatnia rzecz, emancypacja kobiet, do tego tematu chyba w ogóle nie muszę rozwijać. Tak więc to wszystko miało na ogromny wpływ. Tutaj mamy takie zestawienie też w książce, generalnie takie główne czynniki, które miały wpływ na to, że właśnie ta konfekcja tu i teraz, czyli w drugiej połowie XIX wieku, mogła tak spektakularnie się rozwinąć. Pozwólcie państwo, czy już nie będę przynudzał, to wszystko jest w książce, ja oczywiście do pewnych zagadnień dzisiaj będę wracał. To co wspominałem, ogromny wzrost liczby ludności. Proszę zobaczyć, to jest zestawienie w milionach wzrostu liczby ludności w roku 1920 na czerwono, 1880 na zielono, 1910 na powiedzmy niebiesko. Tak?
gdy mamy pokazane ziemię Polski, bo jak Państwo lepiej wiecie ode mnie, jako osoby, które mocniej pewnie się do historii, Polska wtedy była tylko jakby, to nie było jej na mapie, tak naprawdę tylko określić jako ziemię polskie. Ale Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, proszę zobaczyć, wzrost ludności na przestrzeni 90 lat to jest w wielu krajach prawie 100%, prawda? Więc to było ogromnym takim impulsem do tego, że wikingicy musieli w drugiej połowie XIX wieku zrobić wszystko, że ta technologia rozwijała się, bo popyt był ogromny. Bo do tego stopnia ogromny, szanowni Państwo, że w Łodzi, w Tomaszowie, w Wielkiej Brytanii, we Francji zdarzały się w latach 60., 70. XIX wieku przestoje w produkcji, bo nie było surowca, nie było skąd go brać. Amerykanie coraz bardziej podwyższali cła na swoje, jedno z najlepszych baweł, jaki mamy do tej pory na świecie, to jest oczywiście z południowej Ameryki. Oni wtedy dyktowali warunki, bo oni mieli praktycznie monopol 80% rynku, to oni mieli wtedy pod koniec XIX wieku. W latach 60. wieku był ogromny problem z jedwabnikami, bo one przez kilkanaście lat chorowały na zwyczajnym świecie i trzeba i było bardzo duża, bardzo, bardzo małe zbiory były tego jedwabiu, więc robiono wszystko, żeby tą odzież wytwarzano szybko i tanio. Różnymi sposobami to robiono. Czy mówi się odzież nierowa od konfekcji? No bo do tego umownego 1840 roku, szanowni Państwo, odzież rzeczywiście wytwarzana była ręcznie, na zamówienie. Opowiedzieć, czy to mówi się odzież najwyższej klasy, tak zwaną od couture, czy odzież gdzieś w jakimś niewielkim domu mody, czy nawet u zwykłego krawca, to ona była wykonywana ręcznie. Nie była maszyn do szycia, wszystko trzeba było wykonać ręcznie. Jak pojawiała się maszyna do szycia, to pierwsze modele nie były zbyt sprawne, więc one też potrzebowały troszeczkę czasu, kilku lat, żeby mogły wytwarzać tą odzież sprawnie. Tak więc generalnie konfekcja to była odzież produkowana seryjnie, masowo. I ona przede wszystkim charakteryzowała się przeciętna lub niska jakość materiałów i wykonania. Na rynku była dostępna konfekcja wysokiej klasy, przez kogo sprzedawana, dojdziemy do tego, i konfekcja, która nazywana była tandeto, najzwyczajniej w świecie, czyli wyroby bardzo niskiej jakości, nie tylko względem surowców, ale i materiałów i odszycia. Powtarzalność. No, oczywiście konfekcja miała bardzo powtarzalność, co pokażę Państwu tutaj na zdjęciach. Wśród też są takie przykłady z stereotypu, gdzie mamy bluzki. One są takim samym krótkim materiałami, a jest dokładnie standaryzowane wszystko. Szycie maszynowe częściowo jest całkowite. Oczywiście, jak w drugiej połowie XIX wieku produkcja maszynowa była faktem, to nawet tylko w bardzo pospolitej konfekcji, którą mamy tutaj za chwilę, i będę Państwu pokazał troszeczkę później, to taka najbardziej pospolita tandeta wykonywana była w całkowicie maszynowo, no bo tak projektowana, że można by ją otrzeć szybciutko maszynowo, ale ogromna część konfekcji jeszcze wykonywana była w 80% maszynowo, a 20% mniej więcej była wykonywana ręcznie. Na przykład rękawy nie udawało się idealnie szyć, maszynowo trzeba było zrobić ręcznie. Jakby jakieś drobne dekoracje, to szwaczka to robiła ręcznie, prawda? Ale szwaczka przychodzi teraz do XX wieku, są na ten temat artykuły i opracowania naukowe z tamtych już czasów, czyli jakby z pierwszej ręki mamy informacje. Potrafiła taka sprawna szwaczka, potrafiła szybciej coś przyszyć ręcznie niż maszynowo, więc naprawdę jest to świetnie dawało sobie radę. Tym bardziej, że praca chałupnicza, która wtedy była rozdawana do wykonywania jakichś tam zamówień, to często było tak, że powiedzmy od 6 rano do 12 szwaczka szyła odzież na zlecenie wielkich szwalni, czyli konfekcji, a wieczorami szła zamówienie domów mody, które też potrafiły się nie wyrabiać z tą ilością zamówień. Standaryzacja rozwiązań, oczywiście konfekcja była niewykonywana na zamówienie, ona była dla masowego klienta i dopiero konfekcja, wejście na rynek konfekcji, bardzo takie wyraźne jest w latach 70., 80., XIX wieku, to, że odzież była projektowana po raz pierwszy i produkowana dla anonimowego odbiorcy, to zmusiło handlarzy, którzy handlowali tymi towarami, żeby umieszczać rozmiarówki. I dopiero oni pierwsi wprowadzają rozmiary. W XVIII wieku nikt nie interesował, czy to jest rozmiar 38, 42, bo nie było takiej żadnej rozmiarówki. Przychodził klient i wiadomo było, jakie ma wymiary, prawda? Był zawsze zmierzony i tak dalej. Więc ta rozmiarówka rzeczywiście wchodzi dopiero wtedy, kiedy konfekcja. Najstarszy przykład, jaki mamy w zbiorach międzynarodowych odzieży, gdzie mamy już pierwszy numer inwentarzowy, pierwszy numer z rozmiarem, to są lata 60. To są lata 60. Na razie nie znam żadnej innej odzieży metkowanej, starszej, która miałaby rozmiarówkę. One rzeczywiście, te rozmiarówka i te metki pojawiają się w latach 60. XIX wieku. A odzież miarowa, ta klasyczna, oczywiście unikatowe modele,
minimalna standaryzacja, szycie ręczne, gdzieś czasami minimalnym stopniu maszynowe i odbiorca indywidualna oraz wysoka jakość materiałów i wykonania. Jeśli coś było wykonywane na indywidualne zamówienie, było najwyższe. Klasy. Wielkie encyklopedie ilustrowanej, ona wychodziła, tam było przecież wiele tych tomów, ona wychodziła pomiędzy 1890 a 1900 roku. Istnieje hasło konwencja, to jest jedyna encyklopedia, która wyszła w Polsce na przełomie XIX wieku, gdzie to hasło zaistniało. W późniejszych wydaniach nie ma, nie wiem czemu. No, myślę, że tak samo ma to wpływ na to, że ta wielka encyklopedia ilustrowana jest ogromna. Z ogromnych dzieł, które tworzyło kilkudziesięciu specjalistów. Konwencja opisują, oznacza wypracowanie, wykończenie, a znaczenie przenośne wyrób, dostarczanie strojów i gotowej odzieży, zwłaszcza damskiej. Ukazanie się jego zwiastuje zupełny przełom w danych metodach i produkcji, i sprzedaży odzieży. I czytając dalej, możemy wyczytać, że nagromadzenie znacznych ilości ubrania w wielkich sklepach, których towar oczekuje nabywcy wybierającego jakąś sztukę spośród innych. Oczywiście to jest pisownia oryginalna, więc proszę tutaj się nie dziwić, że mam pewne literówki. Produkcja materiałów odzieżowych. To, co Państwu wspominałem. Konfekcja nie byłaby możliwa do wykonywania w takiej ilości sztuk, gdyby najpierw niemożliwości samego przemysłu pozwalającego na wytwarzanie ogromnej ilości materiałów odzieżowych. Tutaj mamy taką grafikę z lat 60. pokazującą krosno żakardowe. Na górze mamy mechanizm żakarda, który pozwala w sposób szybki, automatyczny wytwarzanie wzorzystych tkanin, gdzie w XVIII wieku to było jeszcze niemożliwe. Wtedy wykonywano te tkaniny taką techniką broszowania, którą nie udało się z wielkim powodzeniem zmechanizować. A żakard, owszem, debiutuje w 1805 roku i tworzy rewolucję. My wszyscy, szanowni Państwo, pochodzimy z miasta, dla którego rozwój kinnictwa był bardzo istotny. Tak więc tutaj te zdjęcia, to jako sztuka, Państwa absolutnie w żaden sposób nie dziwi, ponieważ jesteśmy jako Tomaszowianie, Łodzianie przyzwyczajeni do historii takiej. Odwiedziliśmy tak właśnie piękną tkanię z wnosami mechanicznymi. Ale proszę zobaczyć, to jest ciekawostka, tutaj też jest taki potrącznik poświęcony temu zagadnieniu. Ciągle mówimy o tkaninach, a pod koniec XIX wieku wreszcie debiutują na rynku konfekcyjnym dzianiny, które wytwarzane są wreszcie, bo zawsze długo trwało, są wytwarzane wreszcie mechanicznie, są to dzianiny wytwarzane już maszynowo. Tutaj mam takie zdjęcie z około 1900 roku, pokazujące osnowarki, czyli maszyny dziewiarskie wytwarzające dzianiny o składach rynkowych. Tutaj kilka z nich pokazujących warunki pracy w odpowiednich działach w wielkich fabryk chemicznych, mamy przędzalnie. Tutaj mamy dział przygotowania osnów, to mamy wały osnowowe, to dział przygotowania do tkania. Tutaj mamy tkanie, widać, że panie siedzą. Mam nadzieję, że przy wyłączonych krosnach rzecz jasna są krosna żakardowe, widać na górze maszyny żakarda. Tutaj mamy zwykłe krosno czułenkowe. I zapotrzebowanie na bawełnę, no właśnie. To mam takie zestawienie, jak w pięcioletnich okresach, proszę zobaczyć, w pierwszej połowie XIX wieku, jakie było zapotrzebowanie na wyrażone w milionach kilogramów w Europie na bawełnę. Proszę zobaczyć, w ostatnim tym okresie pięcioletnim, 1956-1960, mamy 860 milionów kilogramów i proszę zobaczyć, 1870 rocznie okazało się, 5 razy mocniej, więcej trzeba było tego surowca. Rocznie był potrzebny miliard, prawda, kilogramów bawełny, a parę lat wcześniej wystarczyło 870 milionów na 5 lat. Ogromny stopień, właśnie związany jest między innymi z tą wzrostem liczby ludności. I tak samo z możliwością samej produkcji. Jeśli można było wytwarzać materiały wreszcie szybko i tanio, to tkaniny bawełniane, wełniane, z włókien mieszanych stały się coraz tańsze, więc każdy mógł je nabywać. Więc zapotrzebowanie na surowce było coraz większe. Tutaj mamy przykład reklam, bo w momencie, kiedy powstawała odzież, to wraz z narodzinami konfekcji powstawały pierwsze szwalnie oraz domy towarowe, które zlecały albo szwalnią na zamówienie, albo w ramach pracy chałupniczej przez szwaczki, bo ogromna ilość szwaczek pracowało i w Łodzi, i w Tomaszowie, i w Warszawie ogromna liczba. Jest taki artykuł z 1878 roku na temat historii, na temat w ogóle problemów szwaczek, że mają bardzo, bardzo trudną pracę i są bardzo kiepsko opłacane.
gdzie jest właśnie ta statystyka pokazana również w Leszczaczach, wtedy pracowało w Warszawie. I mamy tutaj również pracownię odzieży, która była wykonywana w sposób tradycyjny, czyli domy mody. Bo w momencie, kiedy Szwajcarii zaczął produkować odpowiedzialność odzieży i wtórowały im najbardziej ekskluzywne firmy, czyli domy towarowe, również ci najwięksi projektanci, te wielkie domy mody, mniejsze czy większe, musiały również jakąś część swojej oferty mieć konfekcję. Produkowali tradycyjną odzież miarową, ale również mieli w swoich ofertach konfekcję. I proszę zobaczyć, tutaj mamy przykład z Warszawy, reklamy prasowej, gdzie dyplomowana mistrzyni z Paryża otwiera własną pracownię oraz szkołę kroju i szycia. I obok szkoły, gdzie młode dziewczyny mogły uczyć się zawodu szwaczki, i również ich mistrzyni prowadziła własny dom mody po prostu. Tutaj mamy Władysławę Kwiatkowską, proszę zobaczyć magazyn de robe and confection, czyli magazyn sukien i konfekcji. Suknie oczywiście, rozumiemy to w tym znaczeniu, że to gotowe wyroby, znaczy na zamówienie, a konfekcja wyroby gotowe. Więc również takie reklamy były bardzo powszechne, jako że ta sprzedaż nam tutaj mocno rosła. To podobnego typu reklama szkoły kroju, gdzie obok szkoły młode dziewczyny mogły również uczyć się tego zawodu poprzez prowadzenie niewielkiego domu mody, po prostu przy takiej pracowni. Tutaj mamy pocztówkę francuską pokazującą fajnie właśnie w dziale konfekcji, które wykonują haft maszynowy na jakiejś suknie, które potem były odpowiednio krojone i były wstawiane w suknie. Tutaj widzimy, że to jest fragment jakiejś wielkiej fabryki, a teraz tu jakiś inny oddział jest. Tutaj mamy pani, które szyją na maszynie. Proszę zobaczyć, że szwaczki pracowały tyle samo czasu, co kobiety i mężczyźni, którzy pracowali w fabrykach wytwarzających materiały odzieżowe, czyli 12-14 godzin. Więc ważna jest fakt, że ta praca na maszynie do szycia, która była tylko uzbrojona w nożną maszynę, no to było trudne, prawda? Proszę zobaczyć, mamy również przy tych maszynach doczepione pasy transmisyjne. Nie wiem, czy Państwo tutaj widzicie, ale tutaj zostawiamy pasy transmisyjne tutaj. Chodziło o to, żeby można było bez ruszania nogą też szyć w miarę szybko. No i tutaj po prawej stronie fragment pani, proszę zobaczyć, jaka suknia. Wtedy w suknie nie było uniformów. Kwestia bezpieczeństwa i innych prac wyraczkowała, bo to jest 1905 rok, widać tutaj znak, a tutaj widać, ale drugi strony standard, który już został 2005 rok, proszówka. I tutaj pewnie ta pani tutaj teraz stoi, to jest pewnie dział krojowy, kroju po prostu te elementy. Tutaj mamy zdjęcie szwalni z 1902 roku, gdzie pani szwaczki są, proszę zobaczyć, ustawione w takich rzędach i długich stołach. Tak jak dzisiaj, jak odzież była konfekcjonowana, projektowana w odpowiedni sposób, tak, że można było szybko otrzyć, no to jedna szwaczka szła jeden fragment, potem druga i to było na akord, prawda? Praca odpowiednio podzielona na odpowiednie etapy szycia, bo to, żeby to odzież jak najszybciej otrzyć. I proszę zobaczyć, na dole mamy, tutaj pani się chciała pojedynie po drugiej stronie, i na dole na tych obach mamy takie głębienia. Czy ktoś z Państwa może wie, po co są takie? Taki rów pomiędzy jedną sekcją szycia a drugą? Odkładały te kawałki uszyte? Jeszcze raz? Odkładały te uszyte kawałki. Tak. Dzisiaj nie musimy tego robić, bo ta odzież jest mała. Ale wtedy, jak była odzież secesyjna, ona była bardzo duża, spódnice ogromne, to trzeba było szybko szyć. No nikt by tego nie przeniósł między takimi wąskimi, no takim wąskim po prostu stoliku, prawda? Te rowki właśnie były po to, żeby szybko przesuwać tą odzież, żeby ona nie przeszkadzała w trakcie szycia, bo ta odzież jednak bardziej była skomplikowana niż ta dzisiejsza. Tego typu stołu były absolutnie powszechne na całym świecie. To jest zdjęcia klatką ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale mamy zdjęcia ze szwalni pokazującej w Łodzi, w Warszawie. Też mieliśmy szwalnie, wszędzie praktycznie były szwalnie, więc te stoły były absolutnie standardowe. Bardzo ciekawa pocztówka pokazująca właśnie też pracownię szwalnię wielką przemysłową, gdzie szyły szwaczki w Paryżu. To jest pocztówka pokazująca szwalnię paryską. Proszę zobaczyć, każda z pań ma własną maszynę do szycia. Mamy punktowe oświetlenie w postaci na szczęście już żarówki, prawda? Było oświetlenie elektryczne, nie gazowe. I po lewej stronie widzimy pokłady materiałów odpowiednio pewnie skrojone, już gotowe do szycia. A tutaj pani szyły tam z tyłu, stula sam końc, jak wtedy przyszły. Po lewej stronie widzimy też manekiny, gdzie tam była pani, która była specjalistką, główną krończynią pewnie. Tam nazwijmy to był dział wzorcowni, gdzie odszyty model był sprawdzany, czy wszystko się zgadza.
W Nowym Jorku, bo w ogóle też opisuję w książce, w Nowym Jorku była taka bardzo głośna historia w 1909 roku, gdzie na Manhattanie, bardzo wysokim wieżowcu, cały wieżowiec był wynajmowany dla sztalni, ta halie szyły, to większość było pań, tylko dziady krończy najczęściej pracowali mężczyźni, to jednak była no, taka dosyć mocna praca, prawda? I tam była taka sprawa międzynarodowa, ale też zresztą była, pokazała się również w polskich dziennikach, gdzie wybuchł pożar, jak to dzisiaj w Bangladeszu wybucha pożar, czy w Indiach, prawda? Jest dokładnie ten sam problem i to samo podłoże. Wybuchł pożar, no jak wiemy, odzież bardzo szybko, szczególnie zwykli naturalnie, bardzo szybko się pali i pewnie wszyscy by się uratowali, bo tam przecież to był wieżowiec, miał 20 pięter. Ale okazało się, że na tam powiedzmy 7 wind działa tylko jedna winda i szef tej szwalni, jakie to współczesne, można było powiedzieć, żeby mieć pewność, że panie nie będą wchodzić na przerwę, pozamykał wszystkie drzwi. To nie miało gdzie uciec, pytanie. To jest 1909 rok. A dzisiaj słyszymy to, prawda, w krajach azjatyckich, które przyjęły dzisiaj konfekcję. Bardzo bulwersująca sprawa, która spowodowała, że rzeczywiście zaczęto po raz pierwszy tworzyć nowe przepisy prawa, właśnie mówiące o pewnych rzeczach związanych z BHP przy produkcji odzieży. Ale rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, to jest zapisane w książce. Dział krończy, tutaj mamy krojowni, pokrojowni, rysanie, a pośrodku są belne materiały, które można było sobie po prostu pobierać w celu odpowiedniego krojenia danego rodzaju odzieży. Również w wspomnianej Wielkiej Enskopedii Powszechnej w haśle Clarisseau wyczytamy, że podział pracy, zastosowanie maszyn zniżyły koszty wyrobu i powołało do życia wielkie warsztaty, czyli szwalnie. Maszyna do krajania kroi od razu 40 pokładów sukna. Mówimy oczywiście już taki działając na prąd, prawda, nie ręcznie. Maszyna do dziurkowania daje dziurkę co 25-30 sekund. To jest hasło, Clarisseau jest gdzieś bliżej W, więc to jest już początek XX wieku. Było tworzone to hasło, więc proszę zobaczyć, że ta mechanizacja była absolutnie na porządku dziennym, na początku XX wieku. Tutaj Państwu przygotowałem kilka z nich pokazujących właśnie panie z przełomu XIX i XX wieku pracujące w odpowiednich działach szwalni. Jeśli coś produkowano w ogromnej ilości egzemplarzy, to trzeba było wymyśleć, jak to sprzedać, prawda? Więc na pierwszym miejscu wzrosło ogromne znaczenie na rynku wielkich domów towarowych. Tworzone są w największych miastach w Polsce, w wszystkich krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej są główne te rejony świata, gdzie tylko powierzchniowy handel się rozwija. Pierwsze domy towarowe, to mogę Państwa tutaj, mam nadzieję, zaintrygować, ponieważ tak wielki dom towarowy rodzi się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych. Jest to Lord and Taylor, do tej pory istnieje ten dom towarowy, gdzie są lata 20. XIX wieku. A taki wielki rozkwit to jest połowa XIX wieku i wiele z tych domów towarowych Państwu pokażę, bo na prezentacji funkcjonuje po dziś dzień. Mamy wspaniałą książkę pana Wiktora Matali, Niewielkie magazyny i drobny handel. Proszę zobaczyć, 1810 rok. Radzę wygooglować go, bo on na szczęście jest dostępny w formie cyfrowej. Pan Wiktor Mataja na ponad 100 stronach opisał właśnie ten problem, gdzie wielki handel wygrywał z drobnym handlem i pisze tak. Potrzeba zbytku znacznie wzrosła, zdemokratyzowała się, ogarniając coraz bardziej nawet te warstwy, którym środki ekonomiczne narzucały pewne ograniczenia. To przygotowywało grunt dla przedsięwzięć na większą skalę, ofiarowujących rzeczy tanio, rzeczy, które przypominały przedmioty drogie i porządnie zrobione, raczej tylko wyglądem zewnętrznym, niż istotą swoją wewnętrzną. Ile to Państwu wspominam? Proszę zobaczyć. Mamy tutaj wykaz tych najbardziej słynnych domów towarowych. Część już istnieje, część istnieje po dziś dzień. Na pierwszym miejscu nie bez znaczenia jest Bon Marché, ponieważ to był największy dom towarowy, szanowni Państwo, na świecie. I nie ma w tym żadnej przesady. Bon Marché istnieje, jak Państwo widzicie, nadal w Paryżu. Budynek jest ten sam budynek, wygląda wspaniale. Jeśli Państwo kiedyś w Paryżu, warto
bo wnętrze jest absolutnie bajkowe, można powiedzieć. Oni o ogromnej ilości ich możliwości, bo nasze jest to, że mamy dane statystyczne z lat 70., 80., 90. XIX wieku, gdzie oni, szanowni państwo, dwa razy do roku wydawali takie główne katalogi, prawda, na dany sezon. 3 miliony sztuk było wysyłane wszędzie. Wszędzie. Wysyłane je wszędzie, w Polsce również. Do Polski wysyłane były, do Stanów Zjednoczonych, powiem państwu więcej, do Indii również. Do Australii także. Mówimy o latach 80. XIX wieku. 3 miliony sztuk szło. Za darmo. I oni co miesiąc robili jeszcze małe katalogi, to było też po 1 milionie. Najlepszym dowodem jest to, że na rynku antykwarycznym katalogi domotowarowe, bo masze są bardzo powszechne. Część z nich jest naprawdę bardzo droga, bo oni nie robili takich katalogów, jak patrzymy dzisiaj. Część z nich była z próbkami. Więc pani w Nowym Jorku, jak po miesiącu czasu przypłynęła na statku nowy katalog Bomasza, ona mogła normalnie złożyć zamówienie i tam po 2-3 miesiącach do niej przyszło dokładnie tak, jak sobie zamówiła. Co do materiału, mały próbeczek był przyklejany, wszystko takie. Oni obracali takimi ogromnymi pieniędzmi, że naprawdę dane statystyczne są tutaj przytoczone, ja już państwu nie będę czytał, są przytoczone, robią naprawdę ogromne wrażenie, na dzisiejszy czas. To jest na pierwszym miejscu Bomasza, funkcjonuje do dziś. Grand Magazine, czyli wielki magazyn Le Louvre, już nie istnieje, był na Onetu. Mamy właśnie bluzkę, tą czerwoną w kratę, która właśnie jest sygnowana autentyczną metką domotowarowego Le Louvre. Obiekt niezwykle rzadki, ponieważ to jest konfekcja, więc ona zachowała się w niewielkim stopniu, ponieważ to był wyrób wytwarzany seryjnie, noszony aż do znoszenia i tyle, tak? Tym bardziej, że to jest aksamit, więc on tak wygląda na rolikinie, szanowni państwo. Ja też poproszę pokażę na prezentacji. Mamy tutaj metkę też pokazaną, tego domu towarowego. Wielka rzadkość, bo tych produktów seryjnych nie zachowało się zbyt wiele, o dziwo. Numer 2. Rzeczywiście on po Bomasze był największy. Potem mamy Lord & Taylor, po prostu bardzo się dowiedzą, że to jest ten właśnie amerykański kontrolowy, funkcjonujący po dziś dzień. I Printemps. Do tej pory istniejący to był trzeci w ogóle wielkości towarowy na świecie, także w Paryżu. Trzy największe, trzy w Paryżu. I tutaj mam też bluzkę właśnie z tą metką tego towarowego Printemps. Czy ktoś z państwa kojarzy, co oznacza słowo Printemps? Wiosna. Po prostu jak się nazywa ten towarowy, wiosna, więc nie trudno zgadnąć, że był zarysowany przede wszystkim dla kobiet, prawda? Jak ktoś z państwa czytał, a propos tego, że jesteśmy właśnie w bibliotece, jak ktoś z państwa czytał Emile Zola, Wszystko dla pań, to właśnie Emile Zola w latach 80., jeśli dobrze pamiętam, nie jestem pewien na 100%, ale on właśnie chyba zatrudnił się, z tego co ja jakieś czytałem opracowania naukowe, zatrudnił się w Bonmarsze, właśnie w tym pierwszym, żeby zbierać materiały do książki. Więc on rzeczywiście sprzedał tą całą atmosferę z pierwszej ręki. Więc generalnie Bonmarsze praktykował po to, żeby po prostu zebrać materiały do książki. Galeria Lafayette też istnieje w Paryżu, bardzo ładny budynek. W Berlinie KDW już nie istnieje. Więc proszę zobaczyć, w Polsce oczywiście bracia Bukowscy, proszę zobaczyć Warszawa. Oni, to był największy dom towarowy w Polsce w przełomie XIX-XX wieku. Oczywiście w ramach nacjonalizacji został zlikwidowany, prawda? I rodzina właśnie pod koniec 90. odzyskała ten budynek i oni teraz całkiem niedawno tam wybrali wiele spraw sądowych i z powrotem ten dom braci Bukowskich został reaktywowany. Więc tutaj wspominam. Proszę zobaczyć, to jest pocztówka z początku XX wieku do towarowego Printemps. Tutaj mamy Bonmarsze. Dokładnie ten budynek wygląda identycznie dzisiaj. To są budynki, które istnieją, funkcjonują po dziś dzień jako dom towarowy. Oto są marki. Le Louvre, bardzo wielki dom towarowy. KDW w Berlinie. No i oczywiście nasze rodzimy właśnie bracia Bukowcy w Warszawie. Oni mieli ogromne szczęście, bo w trakcie II wojny światowej, jak wiemy, Warszawa bardzo dobrze działała. Oni mieli szczęście, ponieważ budynek zachował się, nie został zbombardowany. Jest w prawie zielonym kształcie, naprawdę wspaniale, że się udało ten budynek uratować. No i tutaj mamy przykłady domu towarowego Le Louvre w środku, to jest pocztówka z początku XX wieku, również ten sam dom towarowy. Wygląd, prawda, pałacowy. I to w ogóle domy towarowe były pierwszymi miejscami dla kobiet, które mogły przyjść bez przyzwoitki. Mogła przyjść tam normalnie na zakupy, spędzić tam pół dnia, ponieważ w średniej wielkości dom towarowy miał od 50 do 80 działów, a te trzy największe plus Lord & Taylor w Stanach, to jest też ogromny, one miały od 100 do 120 działów. Wyobraźcie sobie państwo, tam cały dzień można było spędzić.
Tutaj mamy Le Printemps, czyli właśnie jedna towarowa wiosna. Działamy w cyklu z galanterii. To jakiś jedna towarowa. Przykro mi, nie wiem, nigdy z jedna towarowa nie jest to zdjęcie opisane. To jest dom towarowy Bon Marché. Tak, to jest 1908 rok. Jest to prezentacja do naszej kolekcji. To proszę zobaczyć, jak ta odzież jest naprawdę nieźle wykonana. I to jest konfekcja. To jest odzież gotowa. Od ręki można było ją kupić. Tutaj dział bławatny, dom towarowy de Louvre. I tutaj dział konfekcji. Tak wygląda dział konfekcji. Czyli tych ciuchów najtańszych, dostępnych od ręki, odpowiedni w miarę. Tak to wygląda. Skromnie, prawda? Bardzo skromnie. Te ławy są po to, że oczywiście jak tutaj mamy w szafach pochowaną konfekcję już gotową, jak pani przychodziła, to trzeba było czy tam wielki płaszcz, tam wielką sukienkę jakoś położyć na czymś, prawda? Nie na podłodze, prawda? Więc tutaj te szerokie ławy były właśnie po prostu ten towar wyeksponowany w razie prezentacji. Galeria Lafayette. Polecam. Wspaniały budynek do tej pory funkcjonuje jako dom towarowy Lafayette. Tutaj jakiś amerykański dom towarowy, ale niestety nie znam. Tutaj dział, jak widzicie, na błotu Galerii Lafayette. No i co Państwu mówiłem, oczywiście ogromna część to była reklama. Oni sprzedawali, słuchajcie, Szanowni Państwo, na cały świat. Tutaj mamy właśnie przykładowe katalogi z przełomu XIX wieku, tak jak z końcówka XIX wieku. Numer egzemplarza, $1, można było mieć taką bluzkę, prawda, ładnie narysowana. Takie najfajniejsze modele pokazywane były jeszcze z przodu i z tyłu. Klientka mogła zobaczyć to już w całości. No to właśnie przykłady próbek, które też mogą być wysyłane w katalog próbek materiału. Tutaj mamy już zobaczyć też w Toulouse dom towarowy. Mamy sobie właśnie suknię i konfekcja, czyli robes, czyli suknię, które można było robić na zamówienie w domu towarowym, tak jak w domu mody, i konfekcja, która czekała gotowa dla klienta. W domu towarowym oczywiście sprzedawały nie tylko odzież, 80%, 90% można powiedzieć, ich towarów to była odzież, ale tam generalnie można było kupić w pewnym momencie samochody, karoce, meble i Harrods był pierwszym domem towarowym, który również organizował pogrzeb. Więc można było również zamówić sobie pogrzeb, prawda? Jeśli poszło, wielu tam, czytam też wiele właśnie opracowań naukowych, gdzie kpiono z tego, że dzisiejsze domy towarowe właśnie pozwalają już wszystko załatwić w ich wnętrze. Tutaj właśnie przykład takiej metki. Państwo zobaczycie dzisiaj na spotkaniu na żywo, to jest właśnie metka tej bluzki, gdzie napisane mamy właśnie nazwę tego domu towarowego rentą i dział sukni i konfekcja, oczywiście Paryż już bez ulicy, bo to już każdy wiedział, gdzie jest dom towarowy rentą. I tu ciekawostka, specjalnie przyniosłem, bo to jest bluzka z lat 80-19 wieku, więc bardzo stary egzemplarz. Macie Państwo okazję zobaczyć, jak wyglądają pierwsze rynki odzieżowe. Kiedy pojawiały się pierwsze domy towarowe, pojawiała się konfekcja i wielkie domy mody, które jednak trzymały się tej tradycji i wytwarzały nadal odzież miarową, czyli wykonywały na zamówienie, to żeby producenci, których było coraz więcej, odróżniali się na rynku, to trzeba było jakoś ich oznaczać. Więc wprowadzono pierwsze rynki odzieżowe, jak już wspominałem, one w latach 50., 60., 19. wieku. Również domy towarowe miały swoje metki, każda sztuka odzieży wychodziła z metką. I pierwsze metki właśnie były w formie złotego stempla. To był normalnie fizycznie odciskany stempel, najczęściej złoty, albo na czarnym atramentem, gdzie właśnie był nazwa pracowni, czy tam domu towarowego i adres. Bardzo taki klasyczny przykład taki pierwszego rodzaju metek. Tutaj przykłady kolejnych reklam, gdzie mamy katalogi właśnie różnych domów towarowych, proszę zobaczyć tym po prawej. Mam na pierwszym miejscu moją konfekcję, że mają w swojej ofercie. Przykład dokładnie konfekcji, mamy ten sam krój, tylko drobne różnice, jakieś tam dekoracja, materiały, generalnie to jest przecież gotowa. Proszę zobaczyć, tutaj mamy bluzki, tak samo skrojone rękawy, to jest 1903 rok. Różnią się tylko dodatkami, dekoracjami i materiałami. Krój jest identyczny. No i reklama braci Jabłkowskich, dom towarowo-konfekcyjny. To jest reklama z tygodnika restauralnego, z warszawskiej gazety, z początku wieku XX. Bardzo ciekawa reklama, mówiąca, proszę zobaczyć, dom handlowy łódzki, Zalewska 36.
przeczytać, żeby można było szerzej trafić do klienta, który nie był na miejscu, nie był w stanie wejść do domu towarowego i kupić coś, tylko trzeba było na zamówienie, to projektowano, szanowni Państwo, konfekcję jako chociaż odpasowaną. Czyli na przykład ona była projektowana w taki sposób, że można było zrobić nie dwa numery mniejsze, albo dwa numery większe. I one były nie do końca zszyte. Ja niestety nigdy takiej odzieży nie widziałam, że w naszych polskich zbiorach prywatnych i muzealnych nie ma czegoś takiego, ale jak będę mieć w swoich zbiorach, to Państwu na pewno o tym powiem. Nie widziałam takiego obiektu, ale wiem jakby z katalogów, że one były na dole nie do końca zszyte. Tutaj w tych miejscach takich strategicznych nie były do końca zszyte. Nadmiar był materiału, po prostu jak ktoś sobie kupi taką bluzkę, czy nawet całą sukienkę odpasowaną, to szedł do pracy z jakieś śmieszne pieniądze, on zrobił z tego rozmiaru mniejszy bądź większy. Był przedział, że tam ta bluzka pasuje, powiedzmy, nie wiem, strzela na rozmiar 46-52, prawda? I klientka już potem decydowała, czy tam pójdzie w dół sobie w tym rozmiarze, czy w górę. I to się bardzo, szanowni Państwo, cieszyło dużym uznaniem, powiem szczerze, że tak widzę te pierwsze reklamy w Polsce, już mówię na to od strony tutaj naszego rocznego rynku, to tak lata 70-90 wieku na pewno, na pewno. To było bardzo popularne. Tutaj reklama domu towarowego braci Schnell. Oni funkcjonowali na przodzie wieku na Piotrkowskiej w Łodzi. Tutaj mamy właśnie pisane suknia półgotowa, czyli właśnie odpasowana z batystu tam w 9 kolorach. Też przykład takiej reklamy. Dom towarowy Delouvre, mój ulubiony. Proszę zobaczyć, to jest ulotka. Taki insert, na przykład był w gazecie, albo gdzieś tam rozdawany przez kogoś na mieście. Tak naprawdę jest reklama gdzieś w Mediolanie, bo to jest po włosku. I mamy tutaj grupkę materiałów, gdzie właśnie tą suknię można z tego materiału poszyć. To jest suknia w tym biurze, czy to są lat 80-19 roku. No i wspaniała pocztówka, to jest dla mnie wielki zaszczyt, że mam w swoich zbiorach. Trafiały się na Ślepej Górze Ziarno. Proszę zobaczyć, pokazany zwyczajny paryski rynek, taki zwyczajny rynek. Widziałem tam różnych handlarzy, bo prawie ktoś jakimiś tam plecionkami handluje, pewnie gdzieś obok jakieś spożywcze wyroby. A tutaj mamy panią, która handluje konfekcją. Wszystko wisi, jak na zwykłym rynku. Przypominam się troszeczkę to bazar ruski, na przykład lat 89-90, ja pamiętam jeszcze tamte czasy. Proszę zobaczyć, dokładnie wszystko na wyszarku. W pierwszej chwili pomyślałem, że ta pani po środku to jest prawdziwa kobieta, to jest manekin, bo sobie to stylizowane bardzo ładnie, oczywiście. Ale to wszystko wisi gotowe, standaryzowane. I to jest 1900 rok. Pocztówka. Też bardzo lubię tą pocztówkę pokazującą dzieci, którzy bawią się w jednym z paryskich parków. I widać po sposobie ubrania tych dzieci, że to za duże te stroje, że widać, że te tak zwane paletoty, tak nazywały się płaszczyki, na przykład w XX wieku paletoty, one są po prostu za duże, prawda? To była pewnie też konfekcja. Była po prostu tak kupiona, żeby te dzieciaki miały, tak? Bogusław Herzen, największy dom mody w Polsce, ma w swojej ofercie również od końca XIX wieku wyroby konfekcjonowane. Marka Herzen została niedawno reaktywowana, funkcjonowała od lat 1868 w Warszawie. Dzisiaj jest ta reaktywowana. Miejmy nadzieję, że ta reaktywacja się powiedzie, ponieważ to był najbardziej ekskluzywny dom mody w Polsce. I oni też mieli tam w wielkim stopniu, ale jednak również konfekcję. Henryk Schwarz, drugim po Bogusławie Herze, wielki projektant, przewodniczący XX wieku Polski, działał w Krakowie. Proszę zobaczyć, mam napisane, że on tutaj jest reklama prasowa. No właśnie, w wyborze konfekcja damska, jesienna i zimowa oraz również wyroby, które on mógł na zamówienie wytwarzać. Tutaj mamy też taką reklamę Bogusława Herze, gdzie proszę zobaczyć, jak to się wszystko zrobiło już międzynarodowe. Na przykład na XX wieku, że pan Bogusław Herze, prawnicy dom mody w Warszawie, jeździł właśnie po najnowsze modele do Paryża i napisane jest, że po powrocie z Paryża proponuje swoim klientom między innymi 150 modeli kostiumów i sukien, 70 modeli okryć i płaszcz, 50 modeli kapeluszy, oczywiście obok swojej oferty, miał również największe domy mody. My często Polacy mamy niesłusznie, jeśli chodzi o przełom XX wieku, takie niedowierzanie, że żebyśmy się ubierali w najlepsze marki. Absolutnie nic z tych rzeczy, ubieraliśmy się w najlepsze marki. Jeśli na przykład nie było stać kobiet, żeby jechać do Paryża czy do Wiednia, to były takie główne kierunki, tam działały wtedy największe domy mody, to one to te marki przyjeżdżały do nas. Po prostu między innymi Bogusław Herze, będąc takim znanym projektantem, który prowadził własny dom mody w Polsce, to po prostu przyjeżdżał do tych wielkich
innych kuturierów, którzy działali w Paryżu czy w Wiedniu. I oni oczywiście widzieli, że on ma świetną renomę. Wstępowali mu, powiedzmy, te swoje najlepsze modele, które klientki Herze mogły zakupić. I proszę zobaczyć, tutaj może nie widzicie Państwo prawej stronie, ale wystarczy, że suknie modele o takim najlepszym od mody wymienię Ber, bardzo dobry do mody, siostry Kalo, Desole, Duse, Boire. I tutaj mamy też kapelusze, na przykład pani Virot, bardzo znana projektantka, Camille Rotter i inni. Więc naprawdę my Polacy byśmy, jeśli chodzi o to było stać, świetnie ubrani. Tutaj już ostatnie przykłady oryginalnej konfekcji. Po lewej stronie strój letni, bardzo prosto krojony, jak na tamte czasy, to jest 2005 rok. A po prawej stronie mamy panią na zdjęciu w takim samym modelu, proszę zobaczyć. Tutaj mamy model letni, uszyty stawte, po prawej stronie przypuszczam, że to będzie wełna, jakiś model zimowy. Te same dekoracje, ten sam, tak samo krojony rękaw. Standaryzowany model, jeden i drugi. Drugi przykład konfekcji. To jest przykład sukni, mimo że ona wygląda z perspektywy naszych czasów całkiem nieźle, prawda? Można powiedzieć, że wręcz spektakularnie. Ale jednak mam bluzkę tej sukni. Zobaczcie Państwo, ona była podana konserwacją, nie można ją dotknąć. Nie dość, że jest uszyta z bardzo lichego materiału wodnianego. Ja pobrałem kilka próbek i spadałem pod mikroskopą, okazało się, że rzeczywiście jest tam spory udział włókien odpadkowych. To co w Łodzi, to co w Tomaszowie, to co w wielkich fabrykach produkowano dla konfekcji, no to trzeba było coś zrobić, żeby zejść z ceny. Bo w trakcie produkcji konfekcji najbardziej cenny był materiał. Bo szycie było szybko, ciach, to było najtańsze. Materiał był najdroższy, więc żeby zaoszczędzić maksymalnie, a jednocześnie sprzedać ten wyrób jako porządny, że tak trochę wełny, może trochę jedwabiu, no to zaczęli producenci całkiem, no niestety, trzeba przyznać rację, słusznie kombinować. I na przykład, no, w literaturze można to przeczytać, w opracowaniach technicznych można to przeczytać, że były całe firmy, które sprzedawały stare szmaty. One wracały z powrotem do wielkich firm włókienniczych. Oni je tam na odpowiednich urządzeniach rozwłókniali na pojedyncze włókna. Czy oni to dyspekowali, to ja za to ręki nie dam wtedy. Ale to z powrotem było wprowadzane jako mieszanka do włókien. I na przykład ta bluzka właśnie wykonana jest dużym udziałem mieszanek z włókien odpadkowych. Może je rozpoznamy, są bardzo króciutkie. To jest wełna, chociaż w dotyku wygląda jak zwykły worek jutowy. Jest wełna? Jest. Do tego jest uszyta, zobaczcie Państwo, na przykład bluzki w spódnicy, która się zmieściła, uszyta jest całkowicie maszynowa. Więc to jest taka bardzo pospolita tandeta. Jest to dla mnie bardzo ważny obiekt, bo właśnie pokazuje tą różną jakość, gdzie konfekcja była podpana jako tandeta masowa do wszystkich wyrób, jak i ten, który Państwo za chwilę zobaczycie, na przykład tego domu towarowego w Rejcie, to jest konfekcja, ale bardzo wysokiej jakości. Oczywiście to wszystko miało swój oddział w cenie. Bardzo piękna bluzka, przykład bardzo wysokiej jakości konfekcji, z kainy wełnianej, z przędza fantazyjnych, drobniuszki kąpeczki, są przędze fantazyjne. Proszę zobaczyć, jest model, tutaj mamy fragment reklamy domu towarowego termu w 2003 roku. Działamy dokładnie takie same modele, tylko z różnych i z innych materiałów. Wyrób, to jest też na przykład dowód na to, że to jest wyrób konfekcjonowany, bo jest w większości też szyty maszynowy. No, realitas opisane też w tej książce. Państwu wspominałam, że dzielnie debiutują maszynowe pod koniec XIX wieku i one nie są wtedy takie bardzo modne, ponieważ wtedy odzież damska była tak skomplikowana, potrafiłaby tak ciężka, że dzielnie nie dawały rady. Więc generalnie jest dzielnie nie szyto sukien, bo one by się szybko nam odkształciły. Byłyby szybko reklamacje, więc to nie tylko żakiety, jakieś bluzeczki. I to ja mam przykład takiego pięknego żakietu z początku lat 90. XIX wieku, który uszyty, szanowni Państwo, z maszynowej dzielniny. Wielka rzadkość. Bardzo mało zachowało się dawnej odzieży dzielninowej. Dlatego to jest nie dość, że maszynowa dzielnina, konfekcjonowana, proszę zobaczyć. To, co powiedział, to, co przeczytaliśmy u Wiktora Matali w 1899 roku. Odzież, która pozornie wygląda na świetnej jakości, jest tandetą. Po prawej stronie, jak Państwo widzicie, czy dobrze się prezentuje ten żakiet w Państwa ocenie? Perfekcyjnie, prawda? Super skrojone, takie krój, klepsydry, piękny guzik, bardzo ciekawy materiał. Patrzymy na lewą stronę, przypomina to trochę t-shirt już. Nie ma, proszę zobaczyć, żadnej podszewki, co jest w XIX wieku prawie niedopuszczalne. Nie ma żadnych zabezpieczeń, no fiszmi w ogóle nie ma, nie jest aliowana, ale fiszmi nie ma. I tylko, żeby ta dzielnina nam się tutaj nie bruła, gdzie jest krojona, jest wszyta bardzo niechlujnie, maszynowo, zwykła taftowa tasiemka, że tam się nie doda. Cały wyrób.
Z zewnątrz wygląda świetnie, a w środku jest opracowanie tak, żeby to się szyło natychmiast. W ogromnej ilości egzemplarzy. Ten obiekt jest bardzo, bardzo cenny, jeśli chodzi o historię konfekcji. Kolejny przykład. Pięknie drukowane materiały w Łodzi, jak szczególnie bardzo w Tomaszowie, też bardzo dużo było materiałów drukowanych, które były apreturowane, drukowane w różne wzory, bardzo popularne. Jak wiemy, nasza produkcja bardzo mocno szła wtedy na wschód, prawda? Ale mamy również przykłady, że szła również na zachód, do Francji, do Niemiec. Przykład bardzo wysokiej konfekcji. Piękna, nie peleryna, tylko to tak zwana mantylka, bo takie ukrycie wierzchnie, młode pod XIX wieku. Tutaj mamy tył tej mantylki, a tutaj mamy piękną, żakardową metkę z napisem, że dział konfekcji po prostu. To nie jest dom towarowy, ale możemy poświęcać się do mody, który miał konfekcję. Proszę zobaczyć, on jest ręcznie, to jest blisko, mamy zdjęcie, ręcznie jest pokryty szamerunkiem. Szamerunek są takie ładne, dekoracyjne pasmanterie, sznureczki, które były tutaj naszywane. Są na takim grubym rypsie, pięknie naszyty, piękny przykład bardzo wysokiej jakości konfekcji. Już Państwu pokazywałam, kompletna standaryzacja. Proszę zobaczyć, mamy bluzkę z tyłu wełnianą, z przodu jedwabną. Te same wstawki mamy. Mimo, że są zupełnie z innych domów mody, z innych domów towarowych, od innych producentów. Wszystko standaryzowane. Okrycie wierzchnie, taka kurteczka znana była na przełomie XIX wieku, jak przypominam, paletot. Bardzo ciekawy przykład konfekcji z bardzo pospolitej, cienkiej wełny. Wybarwiony na kolor czarny, szyta całkowicie maszynowo, a po prawej stronie mamy autentyczną reklamę właśnie też domu towarowego, i już nie pamiętam którego, ale mamy takie paletoty, tutaj są bardziej puszczone z dołu. Mój akurat paletot z moich zbiorów jest instalowany, ale proszę zobaczyć dokładnie te same modele. No i ostatni obiekt, właśnie dom towarowy DLUMRE, tutaj sobie na dole metkę. Mamy napisane dział 11, numer inwentarzowy tej bluzki do sztuki i rozmiar 48. To był taki duży rozmiar. Dzisiaj to jest 1/2 S. Wtedy to był duży rozmiar. Bo tą bluzkę zakładamy na gorsę, prawda? Oni ma wyśmiał, ale na gorsę zakładamy, jest absolutnie nienaturalny, szczupły, no bo ten gorset oczywiście deformował proporcje. Więc ten bluzki jest w ogóle nie przystępny do naszych czasów. I po lewej stronie widzimy męską kamizelkę, muszę to z takiego samego materiału, szanowni Państwo. Ta kamizelka, jak napisałam, to jest ze zbioru Wiktora Antony w muzeum w Londynie, ona datowała lata 50. A tutaj jest moja bluzka z 1895 roku, możemy tu pani datować, ma takie specyficzne rękawy. Jest już nawet Państwem na samym materiał. Ja napisałam do historyków z Wiktora Antony Muzeum, wysłałam im zdjęcia swojej bluzki, odpisali, że dokładnie jest ten sam materiał. Co najlepszym dowodem jest właśnie to, co Państwu powiedziałam wcześniej, że jak już jakiś model był bardzo, na przykład materiału, bardzo popularny, to proszę zobaczyć, przedział 40 lat, nic nie zmienił. Ten materiał był produkowany jako męski, jako damski. Jeśli rynek tego potrzebował, to samo w XVIII wieku. Nie połapiemy się już niektórymi wzorami. Jakbyśmy mieli sam kupon materiału, już też tak nie zgadnę, po aksamicie takim, czy to jest. W XIX wieku, a może połowa, widać, że te zbiory potwierdzają to. I potwierdzili, że dokładnie mamy taki sam materiał w swoich zbiorach. I jeszcze ostatnia rzecz, obiecuję, już więcej nie przynudzam. To, że była konfekcja, to bardzo ładnie było też promowane w taki sposób, że wreszcie można było kupować odzież zdekompletowaną. Osobą była bluzka, osobna spódnica i kobieta decydowała, jak chciała to zestawiać. W taki zestaw właściwie mamy bluzkę zupełnie z innego materiału, tutaj mamy spódnicę z innego materiału i żeby nie było, że coś tutaj źle mówię, proszę właśnie o zdjęcie oryginalne pokazujące witrynę sklepową, gdzie proszę zobaczyć, wiszą osobną bluzkę, osobną spódnicę, wszystko jest z innych materiałów, można sobie to spokojnie osobno dokupywać. Dziwne, ale na przykład jeszcze w roku XIX wieku było to nie do pomyślenia. Jak coś było uszyte, to było już kompletne. A konfekcja jednak zmieniła to. Tutaj przykład takiej bluzki właśnie z metką oryginalną, dom towarowy kolorowy z Taylor w Nowym Jorku. I ostatni obieg, jak dobrze pamiętam, piękna peleryna sensacyjna. Ona jest też bardzo wysokiej jakości, mimo że to jest konfekcja, była wykonana ręcznie, bo jest wykonana z tak eterycznych materiałów, że nie dało się naszym obiegu użyć. Uszyć mamy napisane do Tomarze, Maison, czyli dział damski ogólnie, numer inwentarzowy, no niestety po słowie Marii powinien być wypełniony rozmiar. Zwyczajnie postanowiono nie nadawać tego rozmiaru, albo jest to obiekt, który nie trafił do sprzedaży. Mogło być tak, że po prostu nikt go nie kupił.
Nie tylko zachowała się metka, obiekt jest oryginalny. Metka tak bardzo duża była. To jest ogromna ta metka. Tylko dom towarowy był naszy. Jeszcze ostatni przykład, jak zmniejszano ilość produkcji. Podszewkę wszywano tylko w tych miejscach, gdzie obiekt dotykał skóry. Tu na dole nie ma podszewki, bo to był gorset. Nie była potrzebna podszewka. Makler będą różne chocki, klocki technologiczne, żeby przyspieszyć produkcję, no i zmniejszyć koszty materiału. I na sam koniec piękna drużyna sportowa, oczywiście w Stanach, bo tutaj mamy rok 2009 rok, młode dziewczyny, które ćwiczyły gimnastykę. U nas dopiero gimnastyka w Europie, nie tylko w Polsce, ale w Europie raczkowała, Amerykanki były bardziej postępowe. No i pierwsza firma amerykańska w 1898 roku opatentowała, bo to był taki innowacyjny krok, że trzeba było to opatentować, żeby nikt tego nie ściągnął, a jak ściągnie, to żeby zapłacił porządne odszkodowanie. I jest właśnie w moich zbiorach pierwsza seryjna produkcja stroju do gimnastyki dla młodych dziewcząt. Jest on sygnalizowany pod spodem dwoma metkami amerykańskiego producenta. Napisane jest w 1898 roku, że ten model jest zaprezentowany w tym roku, więc tak datuje, że z przełomu XX wieku ten model stroju do gimnastyki, który był też bardzo popularny i w pełni masowo produkowany. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo do mnie jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Skąd się wzięło Pana zainteresowanie właśnie taką wiedzą? Dziękuję za pytanie. Ja generalnie, Szanowni Państwo, po skończeniu w Tomaszowie średniej szkoły przyszedłem na studia Politechnikę Łódzką i ja zrobiłem magisterium z budownictwa tekstyliów, a doktora z inżynierii materiałowej na Politechnice, z inżynierii ogólnie tekstyliów, z inżynierii tekstyliów. Ja zawsze interesowałam się historią, więc pamiętam, że jak studiowałam, to pisałam pracę dyplomową, potem pracę naukową, to zawsze chciałam łączyć technologię z historią, bo mi to jednak bardzo interesowało. I od tego się zaczęło. Pamiętam, jak pisałam swoją pierwszą pracę pierwszego stopnia na Politechnice, to prosiłem właśnie pana profesora, że chciałbym pisać na temat wzornictwa dawnych tekstyliów. Myślałam, to zgodził. I pamiętam, że jak pojechałam na kwerendy do muzeów tutaj narodowych u nas w Polsce, to bardzo tam mi się spodobało. Zobaczyłem te stroje, te piękne tkaniny odzieżowe na żywo, to postanowiłem, że chciałbym takie rzeczy kolekcjonować. Właśnie do badań przede wszystkim, bo ja generalnie ta odzież służy mi do badań. Okazało się, że generalnie wydawałoby się temat, prawda, rzeka, konfekcja damska, o matko, co takiego można powiedzieć ciekawego na ten temat, skoro o tym tyle mówimy. A się okazuje, że to jest pierwsza publikacja na ten temat w Polsce. Jeszcze nikt nie napisał, z tego przedziału czasu oczywiście, książki poświęconej kompletnej konfekcji, czyli odzieży projektowanej i produkowanej już masowo. Więc okazuje się, że pomimo tego, że bardzo dużo mówimy o historii, jednak jest wiele jeszcze pustych takich miejsc, które trzeba wypełnić. I myślę, dlatego zająłem się konfekcją, ponieważ ona właśnie spełnia to, co lubię, że narzuca reżim technologiczny, bo trzeba mówić dużo o tej technologii produkcji, wytwarzania, a to lubię, pracy wykształcenia, a po drugie można leczyć historią, czyli drugą rzecz, którą lubię. I pewnie dlatego tak to się wszystko będzie. Czy jest zapotrzebowanie na tego typu wiedzę, czy Pan ma jakoś, czy można z tego wyżyć? No bo to jest dla nas taki temat w zasadzie nieznany. Rozumiem, no bo rzeczywiście jest kompletnie nieopisany. To jest pierwsza monografia na ten temat, tak, w Polsce. Bo oczywiście za granicą o tym się dużo pisze. O takiej odzieży gotowej już się bardzo dużo pisze, a u nas w Polsce niewiele. Ja tutaj wrzuciłem Państwu bardzo dużo informacji z całego świata. Bo pisuje nie tylko Polska, ale również i zachodnią Europę, Stany Zjednoczone, ale dużo jest tutaj smaczków, też takich polskich. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie ma wszystkiego, tak? Moje badania nadal trwają nad konfekcją, więc mam nadzieję, że Pan będzie w stanie napisać jeszcze kolejną książkę na ten temat. Czy jest zapotrzebowanie? Myślę, że tak. Czego najlepszym dowodem jest to, że jak ostatnio rozmawiałam z recenzentami mojej książki, to mówią, że jak mają zajęcia ze swoimi studentami w Uniwersytecie Łódzkim czy w Uniwersytecie Warszawskim, to studenci wręcz łakną tego. Bo proszę zauważyć, że historia konfekcji to nie jest tylko, jak to mówimy, o tekstyliach. Ale na przykład na uniwersytecie, gdzie z zakresu historii i ekonomii się bardzo tym interesują. Historii produkcji. Profesor Kopczyński, jak Państwo wspomniałem, z Uniwersytetu Warszawskiego jest historykiem związanym z technologią, rozwojem przemysłu i tak dalej. To mówimy o tematach związanych z wzornictwem, z designem, z projektowaniem, w ogóle seryjnym. Chociaż była jednym z bardziej wdzięcznych produktów, które szybko udało się przemysłowo wytwarzać.
ale tutaj są pewne zasób wiedzy uniwersalnej, które przerzucamy na całą produkcję maszynową, prawda? Więc na szczęście jest tyle zainteresowanie. Najlepszym dowodem jest to, że nie narzekam o ciągle zaproszenia do muzeów, żeby wypożyczać te obiekty, no bo te obiekty są unikatowe. My w Polsce coraz więcej wiemy o konfekcji, więc zaczynamy się gdzieś tam pojawiać. O matko, to jest konfekcja, czyli taka prawa babka naszej dzisiejszej odzieży, prawda? Więc ten temat się rzeczywiście mocno rozwija. Ja generalnie prowadzę na Uniwersytecie Łódzkim zajęcia z materiałem znawstwa na historii sztuki i widzę u studentów swoich, że oni są bardzo zainteresowani jako historycy sztuki, że chcą wiedzieć o materiałach, ogólnie o tekstylach, o polimerach, oczywiście mówią o tych rzeczach podstawowych, tak? Są studenci historii sztuki. Niemniej jednak ta wiedza technologiczna, albo inaczej, takie spojrzenie wielodziedzinowe, my, technolodzy, patrzymy o strony historycznej, historycy potrzebują naszej wiedzy technologicznej, jest bardzo ważne. Bardzo dużo teraz grantów naukowych, wiele publikacji naukowych jest już dwu, trzydziedzinowa, bo jednak to coraz bardziej od nas wymaga, żebyśmy... I teraz coraz więcej musimy się wgryzać w tę tematykę, no żeby coś nowego odkryć, prawda? Więc prędzej czy później ja muszę się oprzeć o historię, a historycy muszą się opierać o moją wiedzę taką technologiczną, więc się coraz bardziej zazębia. Jest teraz większe zapotrzebowanie. Przecież życie typicznie jak termika, jak dla nas to jest taki ciężki temat, taki nieznany w zasadzie. A jednak ma swoje uzasadnienie i ma swoją właśnie przyszłość. Mam nadzieję. Ja powiem tak, jak zaczynałem w ogóle ten temat konfekcji, bo u mnie to zrodziło się w ten sposób, że bardzo dużo mamy publikacji międzynarodowych i w Polsce poświęconych tej odzieży jeszcze dawniejszej, która wytwarzana była w domach mody, była wytwarzana ręcznie, ona jest wspaniała, piękna, jest o tym co pisać, bo tych materiałów zachowało się sporo. Obiektów zresztą zachowało się sporo. Więc super, że o tym piszą historycy i inżynierowie, każdy od swojej strony. Ale okazało się, że mówiło o XIX wieku w opracowaniach, w artykułach czy w książkach i prawnicy mówią o konfekcji. I doszedłem do wniosku, że przecież w końcu gdzieś ta odzież produkowała się, osoba się narodziła, prawda? No przecież już w średniej szkole uczymy się tego, kiedy jest rewolucja przemysłowa, że Ford zaczął produkować przecież te samochody. No a kiedy odzież? Ja sobie zadałem takie proste pytanie, kiedy odzież? Ja czytałem różne opracowania naukowe, ciągle brakowało mi tego. Piszemy, tu jest tak, tu się zmieniało, to tak, lata 70. jest tak, 80. No super fajnie. A o konfekcji gdzie? Nie ma. I się okazało, że rzeczywiście jest to nisza i zapragnąłem ją wypełnić swoją pełną osobą. I tak to się zaczęło. I okazuje się coraz bardziej, że rzeczywiście jest mi szalenie miło, że to jest pierwsza publikacja w Polsce na ten temat. Nie artykuł tam zamknięty w formie tam 5-10 stron, tylko publikacja, która ma ponad 200 stron, więc to jest fajne. I ja się właśnie, bardzo dziękuję Państwu za to pytanie, ja się bardzo cieszę, że jakby coś nowego w tej książce, w tej wiedzy, która tutaj jest, odkrywają ludzie z dziedzin pokrewnych, wcale nie bezpośrednio związane z tekstyliami. My tutaj mówimy o włóknach, my tutaj mówimy o produkcji, tutaj mówimy o promocji, o handlu. Proszę zobaczyć, część z tych marek funkcjonuje po dziś dzień. Więc wychodzi na to, że ich nowe metody handlu, które oni wprowadzali pod koniec XIX wieku, dały im wielki sukces. Jak chcecie Państwo na przykład się dowiedzieć, co robiono, żeby towar poszedł bardzo szybko, a był problem, Państwo przecież doskonale wiecie, podobnie jak ja, że odzież, żywotność odzieży to jest 3-4 miesiące, bo tyle trwa sezon, prawda? Trzeba to sprzedać. I jakie oni cuda robili od strony marketingowej, to jest coś niesamowitego. To jest naprawdę współczesne czasy, odpowiadając na Pani pytanie, uważam, że jak zacząłem analizować pod względem technologii wytwarzania przykłady takiej odzieży konfekcjonowanej, która była wykonywana całkowicie bądź w dużej części maszynowo, to muszę przyznać, że produkcja dzisiejszej odzieży prawie niczym się nie różni. Prawie niczym. Mamy może szybsze maszyny do szycia, jasne. Mamy nowe ścieki, jasne. Ale te lamówki, te niewykończone szwy, to jest wszystko takie współczesne. To jest takie pospolite. Na przykład szwaczka, która... Tu jest taki przytoczony taki fragment. Opisany było, że na przykład szwaczka, która miała zlecenie chałupnicze przez dom towarowy na odszycie bluzki, koszuli męskiej to było na przykładzie, to po uszyciu dostawała 12 tamtą 1888 rok. Było w artykule napisane tak, że dostawała 12 pensów, 12 pensów,
a już potem za tą robotę, tak, za całą koszulę, którą Hołowicz otrzymał dla tego dowodu warego, notabene de Louvre, który zaraz zobaczymy metkę oryginalną, to on potem ta koszula kosztowała ponad funt, ponad 112 pensów. I Hołowicz. Jest też wiele takich artykułów, szczególnie amerykańskich, z początku XX wieku, kiedy zaczęli się właśnie inżynierowie zastanawiać nad bezpieczeństwem i higieną pracy, nad ergonomią w ogóle pracy, że okazywało się, że szwaczki szyjące na maszynie ciągle 12 godzin były bardziej narażone na choroby zawodowe niż te, które są ręcznie. Jest bardzo dużo jakichś, ja się zastanawiam na tym, bo to są pocztówki pokazujące, że jest jedna szwaczka, która stoi przy maszynie, a tam z 5 innych szwaczek ręcznie szyją. I tak zawsze widziałam, że zawsze jest więcej tych szyjących ręcznie niż ta maszyna. Tak się układało w kółeczko i tak, takie było zdjęcie, no? taka była pocztówka. I potem się właśnie okazało z tych opracowań naukowych właśnie z końca XIX wieku, czytam właśnie artykułów opisujących losy tych kobiet, szwaczek, że to był standard. Jak były szwaczki, na przykład, które nie miały tego szczęścia, nie pracowały dla domu mody, bo na przykład to nie miały albo znajomości, aby nie były aż tak świetne w swoim fachu, no to one musiały pracować chałupniczo. Tak czuję, wolę pracować chałupniczo, niż wylądować w takiej szwalni, gdzie chcieliśmy te zdjęcia, prawda, jak to wyglądało w tej szwalni. Więc jak one były chałupniczo, no to im pracowały na akord, tak jak dzisiaj. Im więcej, tym lepiej. Sama nie była w stanie wszystkiego ogarnąć, więc one gromadziły się takie z grupy, tam 5-10 osób. Miały te jedno maszyny do szycia, bo te wszystkie proste szwy, ciach, robiło się na maszynie, żeby jak najszybciej. Ale przecież jeśli to chociaż tutaj bluzki szczególnie piękne, tylko trzeba było mnóstwo rzeczy ręcznie jednak zrobić, nie maszynowe. Więc one takie zespoły się jakby organizowały, dzięki temu mogły szybko w ramach, nawet w tej encyklopedii powszechnej, w tej polskiej jest zapisane, że pierwsza seryjna wytwórczość konfekcji była w dużym stopniu oparta na wytwórczości jakichś chałupniczych, gdzie było odpowiedni dział w domu towarowym. Szwaczki przychodziły, które były tam z nimi spisane umowa na współpracę i one dostawały tam 10, 20, 100 sztuk i one musiały się w tym terminie z tego rozliczyć, bo to natychmiast musiało trafić na te piękne punkty do domu towarowego. No to jest niesamowita historia, szanowni Państwo. W ogóle myślę, że każdy z tych rozdziałów, który jest w tej książce, to jest w ogóle początek. To warto to rozbudowywać. Ale już Pan zaczął tutaj emancypacji kobiet na początku, że to też tak wpływ miało. Tak, ja tutaj bardzo właśnie jestem zaszczycony, że pani profesor Marta Środka-Kowalska Uniwersytetu Łódzkiego zechciała jakby być recenzentem tej książki. Tutaj pani profesor bardzo mocno właśnie siedzi w historii emancypacji kobiet. Kobiety rzeczywiście pragnęły coraz więcej mieć odzieży. Proszę zauważyć, że powstały nowe zawody. Mamy sport, który miał ogromne przełożenie na rozwój konfekcji. Zaczęto tą odzież upraszczać, dzięki Bogu. To się wszystko fajnie zazębiło. Produkcja maszynowa pozwalała wytwarzać szybko. Tutaj kroje odzieży się zaczynały nam upraszczać. Cudownie się to produkowało. Tą bluzkę, którą Państwu za chwilę może teraz pokażę, to taką najpospolitszą tandetę, to jest bluzka, szanowni Państwo, z 1905 roku, mniej więcej. Jest właśnie ona uszyta z tkaniny wełnianej, proszę zobaczyć. Jest całkowicie odszyta maszynowo. Jest ona specjalnie tak zaprojektowana, że można ją było uszyć zupełnie maszynowo. Tutaj nie ma wielkich dekoracji. Jest bardzo oszczędna w dekoracji, prawda? Jest asymetryczna, też takie, to jest typowe dla secesji, asymetryczne zestawienie. Z tyłu jest zapinane, to nie są oryginalne haftki, ale generalnie to były haftki. Proszę zobaczyć, nie ma nic. Nie ma nawet podszewki. To jest kompletna wtedy tandeta. A noszono, oj, noszono tego mnóstwo. Zwykła, pospolita tandeta. Szyta w 1000 egzemplarzy. Pan Wiktor Mataja opisuje, że właśnie pod koniec XIX wieku duża szwalnia potrafiła wytworzyć 100 tysięcy egzemplarzy w ciągu jednego tygodnia. Tutaj mamy piękną bluzkę właśnie tego domu towarowego de Louvre. Proszę zobaczyć, mamy tutaj autentyczną metkę. Ona jest żakardowa i częściowo. Tutaj napisali 48. Myślę, że się nikt z nas nie zmieścił obojętnie. Nawet jeśli był ktoś bardzo szczupły, to są w ogóle zdeformowane ciała. Tu się nikt w ogóle nie zapnie, tu się na makijażce. Kobiety były drobniejsze, no i te ciała były zdeformowane. No i piękną metkę żakardową. Rzuciły to się... Prawda? To już inaczej to wszystko było, oczywiście. Proszę zobaczyć. Ja wiem, że to robi wrażenie, ale proszę mi wierzyć, to jest też bardzo prosto opracowane. Tutaj nie ma fiszbin, nie może być powinien. Oczywiście to załatwia już gorset wszystko, prawda?
bardzo prosta podszewka, bardzo standardowo wszyte wszystko, model bardzo standardowy, mimo że w naszych czasach wygląda obłędnie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. To bardzo ładny aksamit. Czego najlepszym przykładem jest to, że to była dobrej jakości konfekcja. Aksamit, po prostu zobaczcie, zachował się w świetnym stanie, a po tych rękawach widać, że to są ostatnie lata XIX wieku, więc ten obiekt ma 130 lat prawie. Więc naprawdę jest świetny. No i metka, to jest najcenniejsze. Tego zostało bardzo mało do naszych czasów. To jest autentyczna metka właśnie domu, tego domu towarowego, więc widać, że to była konfekcja gotowa do kupienia. Czekała tam w którymś z tych działów, prawda, do kupienia. I tutaj mamy jeszcze inny obiekt i tutaj możemy zobaczyć właśnie ten dom towarowy Wiosna, czyli Prętołup. To są lata 80. XIX wieku. Jak widzimy, też bardzo wysokiej jakości konfekcje. Bardzo w stanie, mimo że jak widzimy, jest już mocno przybrudzona, ale proszę zobaczyć, mamy tutaj piękne fiszbiny. One już są wszyte ręcznie, tego się nie dało zrobić maszynowo. Wszystko wykończone też jest ręcznie. To żadna maszyna by sobie nawet współczesna z tym nie poradziła, więc przypuszczam, że to było zlecone w produkcji w ramach pracy chałupniczej. Oczywiście wszystkie te szwy, tutaj są niektóre szwy wykonane maszynowo, szczególnie te, które nie były widoczne, one były wykonywane maszynowo, a te, które miały być eleganckie, to wykonywano ręcznie. Tutaj żądano najwyższego wykończenia, pięknie wszystko jest wykończone, tak żeby to było zbliżone do produktów już domów mody, ale mamy metkę okazującą wprost, proszę zobaczyć, złoty stempel, mówiący nam właśnie, że to jest dom towarowy Prętołup, dział sukien i konfekcji, Paryż. Więc na pewno było kupione jako odzież gotowa, mimo że wykonałem pewnie przez szwaczkę. Przepraszam, skąd pan zdobył? To akurat to jest z Paryża. Na sposób tych obiektów się nie zachowało. Kupowałam to na aukcji w Paryżu. Jest, ale domów towarowy są tak się bardzo mało. Czy to, co produkowano, jest takim. To może Państwu to przeczytam na stronie. No niestety przypadkiem tak wyszło, to nie opadam strony. Jest o Tomaszowie taki mały, drobny przypis, jak to jest w rozdziale warunki pracy i bezpieczeństwo przemyśle włókienniczym. Nie, wróć. Szkoły techniczne, szkolenia kadry dla przemysłu włókienniczego. I tutaj opisywałam, jak na przykład producenci odzieży promowali swoje seryjnie wytwarzaną. Przepraszam, producenci tkanin, jak reklamowali swoje wyroby, między innymi przecież na cyklicznych targach po prostu, takich handlowych, prawda? Wystawach handlowych. I jest taki fragment artykułów przeglądu znalazłem w przeglądzie technicznym z grudnia 1885 roku, szanowni Państwo. Czy to naprawdę są takie początki włókiennicze Tomaszowa? Na stronie 129, to chciał wiedzieć, jest to ten fragment, napisany jest. Niestety nie jest on zbyt pochlebny dla tych producentów tomaszowskich, tych pierwszych. Jeżeli jednak przemysłowcom tomaszowskim chodziło przeważnie o opinię znawców, to i pod tym względem wystawa ich była urządzona nadliwie i nie odpowiadała najprostszym wymaganiom. Każdy z tych wystawców wystawił zaledwie kilka odcinków, czyli po prostu kuponów materiałów, nie mogących dać wyobrażenia o całości wytworu, a nadto, to jest najfajniejsze, a nadto niektóre z nich przybite były włosem do góry, co ujemnie oddziaływało na ich wygląd. Powiem szczerze, że w ogóle jakby nie ucieszyłem się tym faktem, że tomaszowscy fabrykanci w 1885 roku zostali taki popa na wystawie przemysłowej. Niemniej jednak nie zaintrygowało to, że w 1885 roku, jak była ta komisja, która nadawała tam złoty, srebrny medal i tak dalej, że oni potrafili skupić się nawet na takich niuansach. Ja mam wrażenie, ja przynajmniej tutaj muszę powiedzieć w własnym imieniu, bo ja tutaj absolutnie nie chcę w Państwa imieniu się wypowiadać, ale ja w ogóle przygotowując, szukając materiału do tej książki, analizując pewne rzeczy, literaturę z tamtych czasów i opracowania innych naukowców i sam badając tą młodzież, doszedłem do wniosku, że tak mało wiem. A przecież mówimy o końcu XIX wieku. I nie mówimy o XV wieku. My wciąż tak mało wiemy. Ja ciągle, jak zbieram te materiały, to często, wiecie Państwo, jest tak, że robi się taki efekt domina. Czytam jedno opracowanie z końca XIX wieku, mam odnosić do kolejnego, no to przejrzymy kolejne. I się odkrywały takie właśnie smaczki, które mam nadzieję, jakby wzbogacają tę książkę. I to ciągle to powodowało, że zadawałem sobie takie pytanie, że ile jest nowoczesności w tamtych czasach? A z drugiej strony, jak niewiele się zmieniło w tych czasach. W ogóle zastanawiałam się, naprawdę, proszę mi powiedzieć, kiedy w ogóle w polskiej literaturze pojawiło się określenie konsument? W końcu mówimy, że narodziny społeczeństwa konsumpcyjnego, tak? Druga połowa XIX wieku. No i bachciak w przeglądzie technicznym właśnie z lat 90. jest napisany. Konsument tak,
jest niesamowite, że mam takie rzeczy odkrywać. To chciałam panu bardzo serdecznie podziękować. Ja tak sobie mówię, pan Przemek, ale może tak na koniec oficjalnie, panie doktorze. Nie, trzeba, panie dyrektor. Wspaniałe. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor za gościnę. Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło, dziękuję Państwu, żeście Państwo poświęcili swój czas dla mnie tutaj, dla pani dyrektor. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za gościnę. Bardzo dziękuję.